Cześć, witam was w kolejnym niespodziewanym unboxingu. Dobra, to ja to już odkładam. Zanim przejdziemy do tego, kilka ważnych informacji. Pierwsza rzecz, jak widzicie, trochę zmieniłem kadr, bo mam nowy statyw i ogólnie będę niedługo remontował pokój, więc trochę się może wygląd zmienić, oby na lepsze. I to w sumie nie wiem, czy na razie takiego do tego czasu nie zostawić, ale niedługo będę miał malowane ściany, to wszystko będę musiał wynieść, więc będzie trochę pusto. Druga rzecz, kurde no. To się tutaj ostatnio stało, że nagle wbiłem 5000 widzów. Weźcie mi to wytłumaczcie, bo ja dalej nie wiem. Ale co, no dzięki. Po prostu dziękuję. I co mogę powiedzieć, no dziękuję. Jestem pod wrażeniem, bo to tak jakoś zakładałem, że nie wiem, w połowie kwietnia tyle będzie. Przy takich liczbach, jakich to miało być, ale dobra, przechodzimy do unboxingu. Jeżeli to jest to, o czym myślę, oby to było to, o czym myślę, bo będzie zrypanie, to powinno być fajnie, więc przechodzimy do otwierania. Powinno być tylko tutaj. Dobra. Tak, to jest to, o czym myślałem. Uwaga. Jest to dla mnie dość wyjątkowy komiks, podobnie jak te originy Wolverina w ostatnim odcinku, ponieważ ogólnie to jest tak. Ja za Chiny nie pamiętam, co było jaki komiks był moim pierwszym komiksem, jaki przeczytałem. Ja mam trzech kandydatów, bo byłem taki mały, że nie pamiętam. I ci kandydaci to jest właśnie ten Origin. Gdzieś tutaj jest, w sumie nie będę go teraz grzebał. To, co ostatnio wypakowałem. Drugi kandydat to jest Ultimate Wolverine, który został rozszarpany przez Hulka. Muszę o tym zrobić odcinek. A trzeci kandydat na pierwszy komiks, który przeczytałem w życiu, to jest właśnie ten. I wydaje mi się, że jest to jeden z bardziej prawdopodobnych, bo ten komiks jest po polsku, a wiecie, no tak te 10 lat temu na oko, kiedy ja czytałem pierwszy komiks, to wiecie, no ciężko było o komiksy i tak no no tak na chomiku się znalazło taki komiks, ale widzicie, jestem znowu zmęczony, roztrzepany, w sumie jeszcze nie jestem nieogolony, czyli tradycja jakaś jest tych zmęczonych, niespodziewanych unboxingów, ale no właśnie, to jest być może pierwszy komiks, jaki przeczytałem w życiu, więc cieszę się, że go trafiam. Teraz muszę tylko dopaść jeszcze tego Ultimate Wolverina. Właściwie Ultimate Wolverina. W sumie, wiecie, tak sobie z angielszczyłem, teraz spolszczam, bo jestem zmęczony i znowu pierdzielę głupoty. Tak, no już tak mam, że jak jestem zmęczony, to pierdzielę głupoty. Tylko, że w którym roku to było wydane? Czy jest to jakaś data? Bo mnie to bardzo ciekawi. What? Czy tutaj jest jeszcze... Coś mi tutaj z tyłu pisało o kaznodziei i o Dredzie. Aż na sam koniec muszę polecieć, zobaczyć z ciekawości. Nie, to jest tylko ten komiks Thor Wikingowie. Jest to bardzo fajny komiks, ponieważ on fajnie tutaj jakby tak powiem inaczej. Z tego, co się orientuję, to on był wydawany w takiej jakby innej serii komiksów Marvela, takiej bardziej dla dorosłych, brutalnej. I wybaczcie, że teraz nie będę patrzył do was, ale puszczam właśnie jakąś brutalną scenę, żeby wam to zademonstrować. I na przykład tutaj. Mamy tutaj po prostu Wikinga, który rozwala... Gdzie to jest? Który przebija głowę mieczem jakiemuś gościowi. Mam nadzieję, że to widzicie jakoś, bo całkiem sobie pogląd zasłoniłem. Muszę teraz na siebie wziąć z powrotem. I kurczę, nie wiem, czy jakiegoś filmiku o tym nie będę kiedyś robił. Tak samo jak kiedyś będę musiał o tym Originie, który miałem, i na pewno o tym, jak Hulk rozrywa Wolverina na pół. Założę się, że to was najbardziej interesuje, jak Hulk rozrywa Wolverina na pół. Ale właśnie co do innych komiksów Thora, to tam sobie naszykowałem tutaj komiksy, które są wydawane teraz i bardzo mi się spodobały. Jest to właśnie Thor Gromowładny Bogobójca i kontynuacja, tym samym zakończenie tego wątku, Boża Bomba. To są te, wiecie, to są te Egmontu za 40 zł, możecie je tam kupić w Empiku, wszędzie, ale naprawdę ta historia jest świetna. Aż po prostu nie wiem, co mogę nie powiedzieć. Po prostu no, jeżeli ktoś lubi Thora, to jest obowiązek. To jest obowiązek, ponieważ no, tutaj jest bardzo fajnie przedstawiony taki, wiecie, początek Thora. Tutaj akurat nie ma, ale już tutaj może znajdę. Jest, wiecie, jest młody Thor, jest stary Thor, jest Avengerowy Thor.
I oni się spotykają i najbardziej mi się tutaj spodobał motyw młodego Thora, który sobie tam, wiecie, nie wiem czy to, chyba to, tak, wydaje mi się, że to mogę nazwać średniowieczna, to jest, wiecie, taka średniowieczna, że bardziej okolice roku tysięcznego niż tysiąc, przykładowo 1500. I po prostu tak, wiecie, biegał sobie Thor i tam spotkali się jego wikingowie ze Słowianami. Cóż to? Czy by jakiś widz mi pisał? No właśnie, widzowie, ostatnio mi ciągle piszecie wiadomości na stronę, że ja już nie wyrabiam. Dziękuję, że mi gratulujecie, ale nie mam, jeżeli komuś nie odpisałem, to przepraszam, ale tego już zaczyna być za dużo. Sami słyszycie, że już teraz podczas filmiku mi wyskoczyła kolejna wiadomość na stronie. I tak, i tu jest właśnie taki fajny motyw, że sobie, wiecie, Thor przypływa i ze swoimi wikingami i tam wyskakują Słowianie i Słowianie, ha, nasz Bóg rozwali waszego, a tam wikingowie, nieprawda, bo nasz jest lepszy i skopie tyłek waszemu bogowi. I to tak, fajny był taki motyw, jak właśnie takich bitwy bogów, bo to nie są do końca, z jednej strony to są bogowie, z drugiej strony nie, bo jedyne co mają wspólnego te, wiecie, te takie istoty, to że mieszkają w takich kieszonkowych wymiarach. I właśnie coś, co tak jakby ten komiks, ale fajnie, mam teraz podparcie tutaj, coś, co ten komiks tak jakby uściślił, to, że jednak wcześniej takie panowało przekonanie, że to nie są bogowie, wiecie, bogowie, tylko po prostu takie jakby bardziej rozwinięte rasy kosmitów. I jednak tutaj się dowiadujemy, że to można odróżnić, że jest coś takiego właśnie, co odróżnia właśnie rozwiniętych, silniejszych kosmitów, czyli na przykład Beta Ray Billa od takich Asgardian, to będzie Asgardczyków, to chyba tak, bo właśnie na przykład Olimpijczycy, Asgardczycy, czy właśnie słowiańscy bogowie i tak dalej, oni mają coś takiego jakby taką boską esencję i właśnie ta esencja odróżnia ich na przykład od takich Eternalsów, czy takich innych bardzo zaawansowanych po prostu organizmów. I właśnie polecam bardzo te dwa komiksy, wspierajcie polski rynek, obowiązkowo kupujcie. Nie mogę wam powiedzieć, gdzie możecie je tam kupić, bo ja sam je kupuję drogo, więc no właśnie, widzicie, że nie ma ich tutaj dużo. I właśnie, kurczę, powiem wam, że kiedy wróciłem, jest teraz marzec, i jakoś jak w zeszłym roku wróciłem w marcu, to cholera, włączyłem sobie te, no tam monetyzację, nie pomyślałem, niech tam sobie leci, bo czemu nie. Było tam po 5 zł miesięcznie, tutaj czasami 10 zł, czasami padło 20, tak powoli to rośnie. I niedługo się zbliża moja pierwsza wypłata YouTube'owa, próg wypłaty to jest 300 zł, więc w końcu po roku zarobię te 300 zł. I myślę, że to przeznaczę oczywiście na kanał. Tak sobie obiecałem, że ta cała kasa, co będzie mi przychodziła z YouTube'a, będzie obowiązkowo szła na kanał. Wiecie, nie wystarczy mi, że moją całą prywatną kasę i oszczędności wydaję na aparat, na komiksy, na statyw, na mikrofon, na wszystko. Jeszcze kasę z YouTube'a będę dokładał do tego, więc myślę, że tak moim pierwszym zakupem będzie bardzo drogi komiks, który bardzo ciężko mi teraz umie zdobyć. Jest to numer 54 chyba wielkiej kolekcji komiksów Marvela o staruszku Loganie. A czemu ten komiks? Bo ten komiks jest świetny i kurczę, tak coś wam powiem w sekrecie. W niedzielę w serii Co Jeśli zaczynam Old Man Logan omawiać i nie, to nie będzie w jednym odcinku, bo sporo youtuberów, no zarówno polskich, jak i zagranicznych, wbacie, ale mi się rzęsa podwinęła, streszczę to bardzo szybko. I teraz uwaga, będą spoilery, jeżeli nie chcecie sobie popsuć, no to na jakieś 20 sekund nie słuchajcie. Będzie teraz, pojawi się napis spoiler, jak on zniknie, to spoilera nie będzie, więc wyłączcie dźwięk. Więc tak w skrócie, chodzi o to, że wszyscy to tak streszczają dosłownie w 3 minuty, że jest sobie stary Logan, musi zdobyć kasę dla swojej rodziny, żeby zapłacić czynsz, wyjeżdża, wraca z kasą i jego rodzina nie żyje i zabija rodzinę Hulków. Ale ta historia jest o wiele bardziej rozwinięta, że ja bym w sumie popełnił jakiś komiksowy grzech, jeżeli bym to tak streścił, bo tu jest tyle fajnych wątków, jak właśnie Wolverine jedzie z Hawkeye'em przez całą tą opanowaną przez uczniów Amerykę, że myślę, że tak będą z 2 albo 3 odcinki. I to będą przez, no właśnie, jeżeli będą 2, no to będą 2 kolejne tygodnie, jeżeli 3, no to po prostu co tydzień w niedzielę teraz będzie o Old Man Loganie. I dobra, koniec spoileru. I teraz co do jeszcze filmiku sobotniego, czyli kurde, znowu mnie zadziwiliście.
całkiem się nie spodziewałem, że ten Red Hulk wygra. I właśnie tu jest taki problem, bo bardzo nie pasuje ten Red Hulk do tej mojej serii pierwszy komiks, ponieważ właściwie on, pamiętacie jak był pierwszy komiks Wolverina, to było coś takiego, że pojawił się niby w tym 108, pojawił się tak naprawdę pierwszy raz w zeszycie 180, a nie 181, tylko że pojawił się w tym zeszycie 180 dosłownie na ostatnim panelu, na jednym obrazku i niby to jest jego pierwsze pojawienie się i podobną sytuację mamy tutaj z tym Red Hulkiem, bo pierwszy raz pojawił się w pierwszym zeszycie Hulk Volume 2, jeżeli się nie mylę. I też to dosłownie było w takim jakby flashbacku, nawet nie mogę tego flashbackiem nazwać. Pojawił się po prostu tak bardzo krótko. No ale się pojawił, to jest jego pierwsze pojawienie się. Potem w kolejnym numerze pojawił się znowu na kilku panelach, ale no... Znowu tak tylko na kilku, nie ma za bardzo o nim za wiele. I kurczę, tak nie bardzo pasuje do tej serii, ale właśnie tak to jakoś będę spróbował omówić, bo widzicie, ogólnie cała jakby ta historia Red Hulka to jest taka zagadkowa, że chodzi o to, że nie wiemy kim jest, że nie ma jego historii, a tam co tak właściwie trochę przeczy tej mojej serii pierwszy komiks, więc jakoś to będę musiał sprytnie omówić, bo po prostu wiele numerów tego komiksu tak jakby prowadzi do rozwiązania tego, kim jest ten Red Hulk, a ten pierwszy numer, czy to, bo wiecie, w tej mojej serii pierwszy komiks to właśnie chodzi o to, że jeden komiks omawiam, więc tutaj i tak będę musiał tak jakby ponad jeden omówić, ale jakoś to chyba ogarnę, więc tak jakoś to na pewno w tym filmiku bardziej ogólnie opowiem i wiecie co? I właśnie odeślę z tego sobotniego filmiku o Red Hulku do tego, że właśnie czemu ten filmik tak wygląda, więc mam nadzieję, że to zrozumiecie. I co? I to by było na tyle. No, kurde, może to będzie jakaś regularna seria, że takie wiecie, jak PewDiePie miał kiedyś tam dawno temu taką serię Fridays with PewDiePie, to może zrobimy Fridays with Dymo? Nie wiem, nie. Tego na pewno nie będzie, po prostu bardzo rzadko wracam w czwartki. Na razie przynajmniej. Więc ciężko by to było nagrywać. A ja kurde teraz właśnie, moi widzowie, ja już muszę się z wami pożegnać, bo jeszcze muszę ogarnąć filmik dla was na sobotę i na niedzielę, więc jeszcze raz naprawdę dziękuję wam za ten taki ostatni przyrost wszystkiego, kurde. Po prostu wow, z dnia na dzień to się stało, normalnie tam miałem wiecie 10 widzów dziennie przychodziło, a tu nagle po 100 dziennie, po 150 i po prostu cholera, no co się dzieje. Dzięki za uwagę, naprawdę polecam wam bardzo te komiksy, Thor Gromowładny Bogobójca, Thor Gromowładny Boża Bomba, świetne są, o tym ten komiks też jest bardzo fajny, pamiętam, że to jest taki bardzo fajny motyw takiego nazisty, bo może wam zaspoileruję troszkę, więc jest sobie tutaj po prostu jak tam Thor podróżuje w czasie, szukając przodków takiego jednego gościa, a właściwie potomków takiego jednego gościa, to trafia potem na nazistę. I tak ten, jeżeli dobrze pamiętam, to ten nazista tak bardzo fajnie mówi, że nie podoba mu się tutaj tak walczenie dla takiego tyrana i tak właśnie pamiętam, że tak jakoś fajnie pocisnął Hitlerowi. tak mi się wydaje przynajmniej. Ja pamiętam, że się śmiałem nieźle, jak byłem mały i właśnie ten nazista pocisnął Hitlerowi, więc no, będę musiał zrobić oczywiście o tym filmik. I jeszcze jedna informacja, gdzie są komiksowe ciekawostki? Już w jednym filmiku, już nie pamiętam, w którym mówiłem, co z nim jest, ale właśnie tak zawsze mówiłem, że bardzo chciałem, żeby moje pierwsze komiksowe ciekawostki z kamerą były o tym, jak Deadpool został Iron Manem, ale jak widzicie, ja tego komiksu tutaj nie mam, a obowiązkowo ten komiks muszę mieć, więc po prostu ten komiks kupię. I kiedy ten komiks, w którym jest, jak Deadpool zostaje Iron Manem, to wtedy będą komiksowe ciekawostki o tym. Taka szybka informacja. Jeżeli ktoś się będzie pytał, gdzie są komiksowe ciekawostki, to odeślijcie go do tego filmiku dzisiejszego, proszę. Dzięki za uwagę. To by było chyba na tyle. Dzięki, cześć.